każdy z nas, jak był mały, czegoś się bał. Ja na przykład, jak byłem mały, to bałem się panicznie wody, zwłaszcza zimnej nad jeziorem. Jak na przykład tata mnie brał na ręce i chciał chociaż trochę nogę zamoczyć, to było aaaa! I nie chciałem wejść do wody. To bałem ja tak się. Mam do tej pory. I mama brała mi koszulkę, moczyła w wodzie i mi zakładała. Siedziałem w takiej mokrej koszulce, pomimo tego, że było na dworze 35 stopni, co nie latem. No, tak to rozwiązała, żebym troszeczkę się ochłodził. A wszyscy się kąpali w jeziorze. Ty czegoś się bałaś, jak byłaś mała? Bałam się wejść do samochodu. Aha. Bo u mnie w ogóle nie było samochodu w rodzinie do, nie wiem, do mojego 15 roku życia. Okej. Okay. Jak ja byłam malutka i widziałam samochód, albo jakaś ciotka przyjechała samochodem, albo wujek. Czarna Wołga. To bałam się wchodzić, bo myślałam, że jak wejdę i się zatrzasną drzwi, to już nigdy stamtąd nie wyjdę. W ten sposób, okej. Okay. No. A wy jak byliście mali? Czego się baliście? Napiszcie w komentarzu. A my dzisiaj obejrzymy dzieci na TikToku, które totalnie poniosły emocje. Okej, jest jakaś kuchnia, coś się wiecze, jakiś popis. Ojej! No dobra, kto zabrał dziecko na taki pokaz kulinarny? Bardzo wymowna twarz. Bardzo. Święta, święta. Święty Mikołaj, czy to Halloween? Grinch padł na chatę! Wow! Nie no, rodzice mają... mega pomysły. Czy te dzieciaki coś mu zrobią? Nie, uciekają! Panika! Grinch kradnie choinkę! Przecież to trauma jest i... Nie róbcie tak dzieciom. Nie róbcie. Coś zrobi. Zaczął gadać. Gadająca zabawka, nie spodziewała się tego. Ale ucieczka. A jak on jest aktywowany, jak się dotknie go w nos? Pewnie tak. Pewnie się naciska nos i otwiera wtedy paszkę. Fajne. Ale zanim ona wstała... To już się bateria rozładowała. Mama zakłada VR dziecku, a tam horror! Wystraszy się. Co tu ucieknie i walnie głową w coś, obstawiam. Okay, idzie do przodu, tak jest. Potknie się. Ma za małą główkę! Dlatego mama trzyma mu i dociska. Za wysoko był, albo coś wyskoczyło! O yes! Nogi jak galareta. Fajne. O, nie spodziewał się, że mu odpowie, ale jak się szybko... O, czekaj! Jaki szok! A to są te zabawki, które straszą dzieci. No, ten kaktus jest najgorszy, wygląda jak wąż trzy głowy, hydra! I jeszcze taki dziwnie porusza. On jest do straszenia dzieci, czy do zabawiania? A czemu one się tak boją tego? To jest ciekawe, nie? O, patrz. Nie potrafi uciec, bo ona nie umie chodzić jeszcze, więc na czworaka powoli, uciekam, już mnie ma! No ale zobacz, jaki on ma wyraz twarzy, to ja się nie dziwię, że on się boi. O, jak te dzieci. Nie kupujcie tego pana kaktusa. To nie jest Spike, jedyny prawilny kaktus to ten. To jest nowa trauma. To jest jedyny prawilny kaktus, pamiętajcie. O, pszczółka Maja tańcząca. Chodźcie, chodząca? No to... się popisali. O, super zabawka. Nie wystarczą grzechotki. Chyba jeszcze za małe te dziecko na taką zabawkę, coś mi się wydaje. Zobacz, jaki szok, ona widzę, ma widzę. Też bym się bał. Nie, odezwie się. Aha, chomik do mnie gada. Jaki bunia, jak widzi kota. Tak, to samo, dosłownie. Zarąbista zabawka. Młot udarowy trzyma. O nie. Chaos. Wściekłe koniki pony. Ale nie boi się. Tak, okay. Na lalkę o ziemię. Okej, to była lalka. Tańczy z nią? Z nią. To jest reakcja na pierwsze zabawki, tak? Ewidentnie nie umie bawić się lalkami. No nie, dżownica. Też jakbym zobaczyła taką dżownicę, to bym zaczęła płakać. Nawet teraz. Aha. Aha. Ucieczka. Ucieczka na czworaka. Zobacz, jaka zabawka straszna. Też bym się wywrócił. Ona na tyłek upadła. Nie, dinozaur chce go zjeść, widzowie. T-Rex, mago! Mago! Wlazł tam na szafkę. Już po nim. Przepadł. Co ma na te nóżki? Ja też bym się bał, szczerze powiedziawszy. Jakbym był mały. O, kolejny. O kurde, no to już jest po niej.
a za twarz go. No! Ej, naprawdę straszna zabawka. Że ona tak atakuje, co? To jest zabawka dla większych dzieci. I po palcu. No dobra, o co tutaj nie chodzi? Mama udaje psychopatkę? Tata chyba. Mama! Czy tata? A, bo to włosy! Niektórzy ludzie nie powinni mieć dzieci. Zdecydowanie, w ogóle jaki fajny sklep z maskami. Frankenstein? No, na Halloween pewnie. O, no jest i pan kaktus. Ten z nim gada. Patrz, kaczka też tańczy. Czemu bijesz kaczkę? No i po gęsi, dostała z młota. I w płacz. Ale to dziwne. No, ej, ale zobacz, ile dzieci się boi tego. To nie jest tak, że tylko jedno. Co drugie dziecko się boi tej zabawki. Ono płacze czy się śmieje? Nie wiem. Zaraz się rozpłacze pewnie. Tak, tak, tak. Wow, 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 wow. Ale drifty! To Zygzak McQueen. Nie widzisz? Ale leci, ale leci! Ale trzad na dwóch kołach jeździ. Zarąbiste. Ale po pizzu wystrzelił. I teraz nie wie jak zejść. Nie, on płacze! No tak! Boi się, bo się wpuści kierownicy, to dziura w ziemi była, rozumiesz? Pęgł beton i go podbiło. Dobrze, że ma kask. No dobra, panda wyskoczy. Pająk wyskoczy. Nie, to rączka. Jest straszna skarbonka. No. No patrzy. No, a tutaj łapa Frankensteina. O! Ale ukradło. No super. Gadający chomik. Albo świstak. O! I koniec! Jedno pisknięcie! Jest. Czemu dzieci nie lubią gryzoni? Fajne są. Oho, OMG. OMG. Wow. Oho, szkielety grają na gitarach. Ale ten co pójdzie rozdziawił. O, czekaj co sobie myślą. Ale stara pani i pan. Mają jakieś 400 lat. Co jest? To jest pan Krabik? I nie może go złapać. A, bo w drugiej ręce ma piłkę, tak? Ale nie wypuści. Nie wypuści, ma. Podniósł. Ale płacze. Weź. Zabierz mi go stąd. Weź to. Śmieszne. Ale idzie w piżamie. Dokąd ona idzie? Coś wyskoczy na pewno. Uwaga. 3, 2, 1. Gdzie ona jest? What are you doing? Po książkę szła z konikiem. Stary ją wystrasił. Tak, pobaję. No. Został postawiony pod ścianą. Kaktus z daleka. On jest coraz bliżej, zbliża się, panika. Te dzieci będą miały traumę do końca życia. No, nie będą nigdy miały w domu kaktusów. O! O nie! Aha! O, teraz jest odważna. Głupie przebranie. Też bym się bał. Patrz, jak się patrzy! Indora strzeliła. Taka jest obrażona. Aha! Kolejne dziecko na kuchni. Jakie oczy szklane. Jest wszystko okej, okay. Chata się tylko pali. Ale co, później pewnie zajadała. Było dobre. O! Beluga! Ja bym się wystraszył strasznie. No kurde, wystraszyła ją ryba normalnie. Jaka ryba? To jest ssak, beluga. Beluga wystraszyła ją. Patrz, patrz, patrz. Straszy dzieci normalnie! Ona jest fajna. Ona kuma, że straszy, rozumiesz? Ona wie, że robi z nich jaja. No. Fajna beluga. Ej, no i co powiedz, żebyś nie chciała mieć taką belugą foty? Ja bym chciał. No nie wiem. Jedziemy tam, widzowie. Aha, no depnij tutaj. No super, w sklepach takie rzeczy. Patrz, 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 patrz! Zostaw mi matkę! Fajne. Okej, okay, co to jest? To jest taka... Odbijanka! Ktoś twarz tam odbił! Ktoś z drugiej strony wsadził twarz? Tak! Albo wiesz, to jest taka specjalnie podpucha dla dzieci, żeby wystraszyć. A? Może być? Dobra. Kościotrup. Kościotrupek świecący. Tak. Co się wydarzy? Patrz, piesem jest nawet. O! Ten zaczął gadać! Fajne! Oj! Żyrafa?
tu co? Alpaka pewnie. Czekaj, widać przez szybę. Tak, alpaka albo lama. Widzisz? O to chodzi, że sobie podjeżdżasz autem i je karmisz. Tak, tak. Dzieciak panika. Aha, idzie, mały. O nie. Mały zabójca. Ona ogląda bajeczkę. O, jak zahipnotyzowana tym telewizorem, widzisz to? Mhm. Taka ucieczka. Dobra robota, gościu. Chcieliśmy jeszcze żydżejkom wam życzyć wesołych świąt. Smacznego jajka. Mokrego dingusa. I ogólnie dużo zdrówka. Dużo cukiereczków od zająca. I żeby nic was nie straszyło. Dokładnie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się po świętach. Trzymajcie się, pa pa.